Dawid, no mając na myśli remis, zazwyczaj uważa się, że no obie drużyny toczyły równorzędny pojedynek. Dzisiaj jednak było inaczej. To wy mieliście dużą przewagę na boisku i chyba pod tym względem szkoda tych straconych 2 punktów. No myślę, kto dzisiaj był na meczu i czy oglądał go przez laptopa czy tam w telewizorze, to jednoznacznie powie, że byliśmy lepszym zespołem. No jedynie co nam dzisiaj brakło, to po prostu strzelonej bramki, czego bardzo żałujemy, bo mieliśmy mnóstwo sytuacji. No niestety nie wykorzystaliśmy. No ale głowa do góry, pracujemy dalej i wierzymy w to, że po prostu w kolejnym meczu uśmiechnie się do nas szczęście, los i w końcu strzelimy bramki i zwyciężymy ten po raz pierwszy w tym sezonie. No momentami trzeba przyznać, bardzo dobrze to się oglądało, szczególnie jeśli chodzi o grę ofensywną. I trzeba też przyznać, że taka pozytywna zmiana, no można by tymi akcjami obdzielić kilka poprzednich spotkań. Dzisiaj 16 sytuacji bramkowych. Skąd taka poprawa? No na pewno dzisiaj w meczu zauważyliśmy, że była bardzo duża poprawa. W tygodniu skupialiśmy się bardzo na treningu, byliśmy mega zaangażowani. Zresztą cały czas jesteśmy, tylko po prostu już chcemy przychylić tą szalę zwycięstwa na naszą korzyść, bo brakuje nam tego. Jesteśmy dobrym zespołem, tylko po prostu brakuje nam tej kropki nad i, żeby po prostu strzelić bramkę i zwyciężyć. Myślę, że jak to zrobimy pierwszy raz, to po prostu w drużynie też będzie taka ulga, trochę spokoju. No i wtedy będzie nam się dużo lepiej grało. No niestety teraz nieraz jesteśmy zbyt nerwowi w kreowaniu sytuacji czy coś, no ale dzisiaj na boisku myślę, że byliśmy bardzo dominującą drużyną. Pokazaliśmy kawałek fajnego spektaklu, graliśmy ofensywnie, wychodziliśmy spod pressingu. No i myślę, że miło się to oglądało dla kibica, bo naprawdę stwarzaliśmy sytuacji, no ale niestety brakło tego ostatniego, czyli bramki. Teraz przed Wami kolejny intensywny tydzień. Już w środę jedziecie do Polkowic, żeby zmierzyć się w Pucharze Polski z tamtejszym Górnikiem. Jaki cel na te rozgrywki? No i może jeśli nie w lidze, to w tym pucharze uda się przełamać i wygrać. No może taki mecz właśnie w Polkowicach to będzie tym meczem, który nam pozwoli się przełamać. I wtedy wkroczymy na ścieżkę zwycięską, no i będziemy wygrywać seryjnie. Tego Wam życzę i powodzenia. Dziękuję bardzo, zdrówka.